Dobra, przyszedł czas na działanie. Chociaż wiem, że to trudno jest dotrzymać słowa, bo już się zabierałam. What? Już się zabierałam wiele razy za to, ale teraz postanowiłam dzisiaj, że to zrobię. Zrobię sobie wyzwanie. Moje prywatne wyzwanie 365 dni. Zaczyna się dzisiaj. Dzisiaj jest który? Dzisiaj jest... Nie wiem, który dzisiaj jest. Dzisiaj jest 28 stycznia. Trochę się spóźniłam, jeśli chodzi o noworoczne... o noworoczne postanowienia, ale zaczęłam, tak? I to jest, to się właśnie liczy. Chciałam powiedzieć tylko, że nie dochodzę do celu. Co sobie nie postanowię, to ten cel nie zostanie osiągnięty. Nie wiem, czemu to się dzieje. Próbuję odnaleźć informacje z przeszłości, które by mi pomogły zrozumieć, dlaczego to robię. Teraz jestem na... Jak to się mówi? Na treadmill. Tak sobie postanowiłam. No już kilka dni już tak próbuję czasami wejść na ten treadmill. Czasami robię 10 minut, czasami pół godziny, ale mi tak to nie wychodzi systematycznie. Niedługo mam iść do pracy, a to jeszcze gorzej, ponieważ ludzie mnie zobaczą po 3-miesięcznej przerwie i zobaczą, że przybrałam kilogramów. No. No nic, no to trzeba się postarać. W następnym wideo podam szczegóły. A, jeszcze mogę dodać, że już kilka lat mam sokowirówki w domu. Czy to mieszkałam w Grecji, czy to w Anglii. Zawsze to sokowirówka jest, zawsze robię soki warzywne lub warzywno-owocowe. Jem dużo warzyw. Miałam operację zmniejszenia żołądka w Grecji w 2014. Waga spadała przez pierwsze pół roku. Ze 116,5 zeszłam na 91 kilo. I w pół roku później wszystko się zatrzymało. Przez rok nie spadało, nie ruszało z miejsca. I później zaczęłam tyć. Przyjechałam do Anglii. Żyłam właściwie bardzo zdrowo. Dużo chodziłam, dużo jeździłam na rowerze. Jadłam warzywa, owoce, mięso w stylu ryby, kurczak, czy mięso czerwone, duszone. Dużo sałatek, dużo soków. Chodziłam bardzo dużo. Mam bardzo dużo kilometrów zrobionych tutaj w okolicy Milton Keynes. W Banbury, jak mieszkałam, też było bardzo dużo przechodzonych tych ulic. Waga nie spada. Lekarz jeden po drugim ręce rozkładają, bo prolaktyna za wysoka, prolaktyna blokuje spadanie wagi. Płaciłam trenerowi za specjalne tam ćwiczenia i żeby wziął się za mnie. No i co, no 3 miesiące, wydałam ponad 1000 funtów. Nie schudłam, przytyłam. Jakiś kilogram, półtora przytyłam. On był zdziwiony w ogóle, że nic nie ruszyła waga po takich ćwiczeniach, jakie robiliśmy razem. I po tej diecie, którą prowadziłam. Ilościowo bardzo mało jadłam, tak jak zawsze po tej operacji, i nie spadała ta waga. Dzisiaj oglądałam takie filmy w stylu tam Extreme Makeover z Ameryki, jak to ludzie spadają po 150 kg w ciągu pół roku. No i tak mnie tknęło znowu, żeby się wziąć i taki sobie zrobić postanowienie, na przykład spróbować po prostu więcej chodzić. Czy to na treadmill, czy to na zewnątrz wychodzić. Jestem pod każdym względem przygotowana. Wodę, ciężko mi jest pić wodę dalej. Normalnie mam jakiś uraz do wody po tej operacji. Ciężko mi jest się napić wody. W każdym razie jestem przygotowana. Mam zawsze nakupowane pełno warzyw. Jakieś owoce zawsze są. Oczywiście tych owoców to ja nie zjadam za dużo. Jedno jabłko mi wystarcza na 5 dni. Jakieś inne owoce w stylu banan, jednego banana na pół roku zjem. A tak ogólnie na co dzień to ja nie jem owoców. Po prostu nie czuję do nich jakiegoś pociągu. Nie wiem, zobaczymy, co mi wyjdzie.
jak na razie się wzięłam za takie małe wyzwanie i po prostu będę składać w większe wyzwania. Chcę przed wyjazdem do Gany w październiku, chcę schudnąć tak, żebym wyglądała dobrze, bo widzieli mnie w lipcu, ważyłam powiedzmy jakieś 5 kg mniej niż dzisiaj, co jest przerażające, bo jest przerażające, nikt nie chce przytyć, a każdy tyje bez żadnego ale. Bardzo łatwo jest przytyć, to jest jak przymkniesz oko i przybywać kilogramów, to w taki sposób chyba działa. Jak na razie pozdrawiam serdecznie i do następnego wideo.